Poniedziałek, 23 września, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dzisiejszy serwis zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Tak jak planowano, remont trwał 5 dni. Skrzyżowanie Alei Armii Krajowej z Aleją Piłsudskiego otwarto po godzinie 19 w sobotę. Tym samym miasto się odkorkowało, a kierowcy mogli zapomnieć o objazdach. W sobotę rano na zamkniętym jeszcze skrzyżowaniu trwały prace drogowe. Drogowcy lali ostatnią warstwę asfaltu. Czarną i ciepłą masę równiutko rozłożoną na drodze ugniatały ciężkie walce. Praca niemal wrzała. Wszystko po to, by skrzyżowanie móc otworzyć jeszcze tego samego dnia. Po południu miejsce ciężkich maszyn zastąpił lżejszy sprzęt do malowania drogowego, poziomego oznakowania. Na skrzyżowaniu pojawiły się nie tylko zebry dla pieszych. Ta kosmetyka chwilę trwała. Na otwarcie skrzyżowania trzeba było poczekać do zmroku. Po godzinie 19 drogowcy zaczęli usuwać zapory drogowe ograniczające jazdę w tym miejscu. Kierowcy, jak tylko zobaczyli brak barierek, rezygnowali z objazdu i gnali wprost przez nowiutkie skrzyżowanie. Otwarcie skrzyżowania nie oznacza końca prac na odcinku krajowej 12 od Wojska Polskiego do wiaduktu. Drogowcy mają jeszcze sporo do zrobienia, ale przy tych pracach nie będzie konieczności zamykania skrzyżowania. Jeszcze zostały na tym skrzyżowaniu do zrobienia roboty brukarskie, czyli uzupełnienie chodników z kostki betonowej i docelowe oznakowanie poziome wykonane z masy chemoutwardzalnej. To, co w tej chwili jest wykonane, jest to tylko z farby dla celów bezpieczeństwa, żeby piesi wiedzieli, jak się poruszać. Remont jezdni zachodniej Alei Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego oraz jezdnia południowa Alei Piłsudskiego do wiaduktu kolejowego wraz z wymianą chodników i krawężników kosztować będzie nieco ponad 2 849 000 zł. Miasto na inwestycję wyda tylko połowę tej kwoty, resztę pokryje dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury. To nagroda tym ważniejsza, bo mam się nią z kim dzielić. To wyróżnienie nie jest tylko moje. Tak przyznanie 38. Złotej Wieży Trybunalskiej, czyli Piotrkowskiego Nobla w dziedzinie kultury i promocji miasta, skomentował ksiądz rektor Ireneusz Bochyński. Wręczenie tej prestiżowej nagrody dla duszpasterza odbyło się w piątkowy wieczór w muzeum. Złota Wieża Trybunalska, statuetka zaprojektowana przez plastyka Adama Piątka, jest miniaturą wieży, która stała obok Piotrkowskiego Ratusza w Rynku Trybunalskim. Od lat, dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa, jest symbolem wyróżnienia przyznawanego dla mieszkańców miasta za dokonania w dziedzinie edukacji, działalności kulturalnej i społecznej oraz za promowanie Piotrkowa. W tym roku statuetka została przyznana jednogłośnie księdzu Ireneuszowi Bochyńskiemu. Z podziwem, ale i uznaniem odnieśliśmy się do wszystkich dokonań księdza, tym bardziej, że te dokonania są w tak krótkim czasie jego w sumie pobytu w naszym mieście. Przybył bowiem tutaj na mocy decyzji księdza arcybiskupa w 2006 roku. Dziś mamy 2013, a ileż to odbyło się w Galerii Upanien, takich wydarzeń, które wpisały się już w tą historię i miasta, ale przede wszystkim dowartościowały mieszkańców naszego miasta uzdolnionych w wielu dziedzinach. Wśród licznej działalności księdza dodać należy prowadzoną modernizację klasztoru panien dominikanek i tworzenie Centrum Idei ku Demokracji, plany rozwoju szkolnictwa katolickiego, a także działalność kulturalną. Ale tu wspomnieć należy, że ksiądz nie tylko jest organizatorem wystaw czy koncertów. Sam brał udział w przedstawieniach czy programach telewizyjnych. Dobrze znany jest też z naszej anteny. Wieża to nie podsumowanie pracy, tylko pewnego etapu, mówił po otrzymaniu nagrody ksiądz Bochyński. To jest takie, nie wiem, można powiedzieć takie moje 5 minut, czy każdego z laureatów poprzednich. Ja przede wszystkim chyba cieszę się z tego, że wśród tego grona piotrkowian, oprócz osób świeckich, co jest, że tak powiem, rzeczą normalną, że są uhonorowani, jestem trzecim księdzem, który tę nagrodę otrzymał. Znaczy wiem, że nie jestem w swoich działaniach osamotniony, że byli przede mną ci, którzy dawali dobre wzorce, które staram się kontynuować. Chwilę wytchnienia i uspokojenia emocji przyniósł koncert chóru. Dopiero po krótkim recitalu można było pogratulować księdzu. Do tego chętnych nie brakowało. Z kwiatami i ciepłymi słowami ustawiła się długa kolejka przyjaciół i znajomych. A ci, którzy nie mogli przyjść zaraz po uroczystej gali z gratulacjami, telefonowali.
Kilkanaście litrów krwi ofiarowali dawcy tego życiodajnego płynu w ramach akcji Zbieramy Krew dla Polski, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż przy współpracy z Centrum Muszkieterów. Piotrkowianie nie zawiedli, krew oddają chętnie. Mobilne Centrum Krwiodawstwa zaparkowało na parkingu przed Centrum Handlowym Grupy Muszkieterów. Osób do oddania krwi nie trzeba było szukać, a nawet jakoś specjalnie zachęcać. Krewcy krwiodawcy przyszli, bo to pomoc szybka i nic nie kosztuje. A świadomość pomocy innemu człowiekowi dodaje niemal skrzydeł. Ja mam takie wrażenie, że nie wiem, czy to za chwilę, za dzień, może za pół roku ta moja krew się komuś przyda, ale tak jest po prostu przyjemniej na serce i myślę, że jeśli komuś pomogłam, bardzo mnie to cieszy. Igła, worek w dłoni, gumowe serce i tak pompujemy ratującą życie innym własną krew. To proste i bezbolesne. Chętnych do tego nie brakowało. Jak jeszcze chodziłem do szkoły, były akcje organizowane i wtedy zacząłem oddawać. Pomoc. Może komuś się przydać ta krew na pewno. Oddawanie krwi to proste. Tak samo łatwo jest udzielać pomocy w inny sposób. O tym, by pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach, przekonywali podczas akcji społeczni instruktorzy medyczni. Jak może wyglądać akcja ratownicza? To pokazano podczas pokazowej akcji SIM-ów i piotrkowskich strażaków. I zadaniem było wydostanie z rozbitego pojazdu kierowcy, który został zakleszczony i nie mógł auta opuścić o własnych siłach. Pokaz to nie tylko zaprezentowanie swoich umiejętności, ale przede wszystkim próba udowodnienia tego, jak ważne są umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Aby pomóc, wystarczy niewiele. Najpierw powinniśmy zobaczyć, czy miejsce jest dla nas bezpieczne, potem zobaczyć, ilu jest poszkodowanych i następnie zadzwonić po profesjonalną pomoc. Jeżeli jest to wypadek samochodowy, no to najlepiej pod 112. Udzielać pomocy, czy oddawać krew, czy pomagać w ratowaniu osób, którym się stała krzywda. To proste. Wystarczy tylko chcieć. 23 września to dzień, w którym zaczyna się astronomiczna jesień. Tradycyjnie tego dnia piotrkowskie przedszkolaki żegnają lato i witają jesień. Pełen atrakcji happening Zatrzymać lato zorganizowano dziś w Miejskim Ośrodku Kultury. Kolorowo ubrane i przystrojone w ptasie atrybuty piotrkowskie przedszkolaki wyjątkowo nie w parku, a w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury zatrzymywały lato i witały panią jesień. Dzieci lato lubią i będą za nim tęsknić, ale jesień, jak się okazuje, też wywołuje na ich twarzach uśmiechy. Bo jesienią można robić różne ciekawe rzeczy, mówili najmłodsi. Można zbierać liście i można je obrysować i ładnie pomalować. Co jeszcze można robić jesienią? Można jeździć na rowerze i można łapać motyle, jak będą czasem. Bo można zgrabić liście i skakać w nie. Jesień obiecała najmłodszym, że choć dziś troszeczkę pokrzyżowała im plany porannym deszczykiem, to będzie się starała, by dzieci jak najmilej spędziły tegoroczne jesienne dni. Myślę, że jesienią wspaniale jest wybrać się do parku, pozbierać liści i kasztanów i wtedy na pewno nikt po południu nie będzie się nudził. Ptasie stroje, w które były ubrane przedszkolaki, nie były przypadkowe. Podczas happeningu odbyła się ptasia rewia mody. Przedszkolaki zaprezentowały się w strojach króla i królowej ptaków. Jury nie miało trudności w wybraniu najpiękniejszej pary. Nagrodzono wszystkich. Nagrody przyznano tego dnia również w ramach konkursu plastycznego. Był to konkurs plastyczny. Ptaki, nasi skrzydlaci przyjaciele. Na konkurs wpłynęło 255 prac z 16 piotrkowskich przedszkoli. Te prace zostały ocenione. Jest piękna wystawa pokonkursowa, którą będziemy mogli jeszcze oglądać przez kolejne dwa tygodnie. W holu Miejskiego Ośrodka Kultury przy Alei 3 Maja 12, tu gdzie się znajdujemy. Konkursy to nie wszystko. Starsi koledzy zaprezentowali maluchom specjalny spektakl Mowa Ptaków, do którego przez 3 dni przygotowywali się na warsztatach w Spale. Wszystkie działania poprowadzono w ramach projektu Przyroda wokół nas ptaki, na który Miejski Ośrodek Kultury pozyskał 13,5 tysiąca z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi. Po raz piąty Piotrków stał się stolicą muzyki alternatywnej. Koncerty ofowych muzyków rozbrzmiewały tradycyjnie w kościołach i pubach na Starym Mieście. A to wszystko w ramach Piotrków Art Festival, który w piątek i sobotę odbył się w mieście. Piąty Piotrków Art Festival uważam za otwarty.
Tym hasłem w piątkowy wieczór rozpoczęto dwudniową muzyczną ucztę. Koncert inauguracyjny odbył się wyjątkowo na dziedzińcu Centrum Idei ku Demokracji. Artystą, który w tegorocznym festiwalu jako pierwszy wystąpił przed piotrkowską publicznością, był Fismol, 19-letni muzyk polsko-skandynawskiej krwi. Festiwal od 5 lat przyciąga muzyków offowych z kraju, a nawet świata. Oprócz Fismola w tym roku na festiwalu wystąpili jeszcze m.in. Natalie Loves You, Patrick Depen czy The Drain, kwartet młodych muzyków z Czech, którzy prezentują mocne brzmienie rocka. Najlepiej zapowiadających się artystów sceny alternatywnej do występów na piotrkowskim festiwalu wcale nie trzeba namawiać. Zainteresowanie jest coraz większe. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo zespołów zgłosiło się do nas, bo chciało zagrać na tej imprezie, co też o czymś świadczy. Kolejny myk taki, że na Piotrków Art Festival zaczynają się 3 polskie, ale nawet międzynarodowe trasy koncertowe zespołów. Oni zaczynają tutaj i jadą później gdzieś dalej w Polskę, jadą za granicę. Także myślę, że dla nas to jest najlepsza laurka. Z roku na rok przybywa nie tylko artystów, ale i publiczności. Jak mówią piotrkowianie, Art Festival przyciąga nie tylko tym, że jest to wyjątkowy i jedyny, ale jest też szansą poznania czegoś nowego bez wyjeżdżania z Piotrkowa. Świetnie, że taki festiwal ma miejsce w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy raz tutaj jestem i jestem zachwycona nie tylko miejscem, ale i artystami. I tak jak słyszeliśmy przy otwarciu, ci, którzy nie mieli okazji pojechać na festiwale w ciągu tego lata, właśnie teraz mają okazję nadrobić to wszystko i to jest fantastyczne. Myślę, że jest to super okazja, żeby poznać takich właśnie wykonawców jak dzisiejsi artyści, którzy naprawdę fenomenalny koncert według mnie. Ich muzyka jest po prostu ukojeniem dla uszu i naprawdę polecam wszystkim festiwal Piotrków, bo jest to coś fajnego po prostu. Ściągane są zespoły takie niekomercyjne i niezbyt popularne, tak, w szerokiej publiczności, dlatego warto przyjść. Na imprezie tradycyjnie najwięcej było muzyki, ale jak zawsze nie zabrakło też i innych dziedzin sztuki. Chociażby filmu, który wystawiono w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej. Opowieść Wyśniona to film w reżyserii piotrkowianina Szymona Greszki. Święto Sztuki Alternatywnej organizuje Loża Kulturalna Stare Miasto i agencja koncertowa Borówka Music. Po raz 14 piotrkowianie wzięli udział w rodzinnym rajdzie rowerowym zorganizowanym przez poseł Elżbietę Radziszewską. Kilkadziesiąt kilometrów przemierzyła grupa kilkuset osób. Pierwszy raz rowerzyści pojechali do Włodzimierzowa. W sobotę rano na starcie stawiło się ponad 600 miłośników 2 kółek. Każdy chciał wykorzystać dzień wolny jak najlepiej, a eskapada rowerowa to dobry sposób na spędzenie go nie tylko przyjemnie, ale i pożytecznie. W tygodniu nie zawsze jest czas na rower, mówili uczestnicy rajdu. Wreszcie nigdzie się nie trzeba spieszyć, nie trzeba myśleć o obowiązkach i poświęcić się całkowicie rodzinie, swojemu dziecku. No właśnie, dzisiaj sobota, dzień wolny, nie lepiej było poleżeć troszeczkę dłużej, pospać? Nie, myślę, że nie, że w ciągu tygodnia nie ma zupełnie w ogóle czasu na ruch, bo trzeba robić lekcje, trzeba się troszkę pouczyć z dzieckiem, a dzisiaj przy takiej ładnej pogodzie, zamówionej chyba specjalnie na dzisiaj, wreszcie można się ruszyć. 14 rajd wystartował tradycyjnie z ulicy Narutowicza. Gotowi? 14 rajd. Trasa wiodła m.in. przez Zalesice, Witów i Kłudzice. 15 kilometrów doprowadziło rowerzystów do Włodzimierzowa, gdzie był czas na odpoczynek i naładowanie akumulatorów. Zmęczenia na twarzach widać nie było. Jak widać, całe lato całymi rodzinami ćwiczono. No i dzięki temu można przejechać w ten jeden dzień te kilkadziesiąt kilometrów razem. Ponieważ promujemy tę jazdę na rowerze jako taką dobrą formę zdrowego stylu życia, prozdrowotne działanie dla samego siebie, bo wiadomo, że nawet jak ktoś jest chory, to ta jazda na rowerze niekoniecznie może taka długa, ale 5, 10, 15 kilometrowa służy tylko zdrowiu. I jak widać, tutaj są tacy, którzy mają 5,5 roku, ale i tacy, którzy mają powyżej 80. A ponieważ rajd jest rodzinny, to mamy rodziny kilkunastoosobowe, 3-pokoleniowe. Państwo tutaj bardzo rodzinnie dzisiaj spędzacie czas? No, chyba to chodziło. 11. Nie trzeba nikogo było namawiać na rower? No, wszyscy chętni. Raczej wszyscy byli chętni. Jeżeli chodzi o jazdę, wszyscy chętni. Gorzej z rowerami było. Dlaczego? Bo córka musiała przywieźć rowery z Katowic, bo mieszka w Katowicach.
Ale w końcu się znalazło. No, tak. Tak, siostra z Kanady. Tak? No, siostra z Kanady. Dzisiaj kupiła rower. Kupiłam na bazarze i prosto z bazaru tym rowerkiem zaryzykowałam. 130 zł kosztował. Opłacało się. No, jak najbardziej. A gdyby nowy rower odmówił posłuszeństwa, to jest i pomoc techniczna. Jak przyjechałem na pierwszy rajd 13 lat temu z obsługą techniczną, byliśmy przerażeni. Przerażeni tym, co trzeba było zrobić. Było nas trzech takich dorosłych, którzy ręce były, bo ludzie brali po prostu rowery z piwnicy i jechali. W tej chwili tak się to rozwinęło, że rzadko się zdarza. No guma, coś tam, coś, wiadomo, że jak jedzie tam 500 czy 600 osób, to coś zawsze się może zdarzyć. Ale w tej chwili ludzie się nauczyli już, biorą ten rower, przeglądają przed tym startem, no i przygotowują się do tego rajdu. Po powrocie do miasta tradycyjnie wśród rowerzystów rozlosowano nagrody. Głównymi były oczywiście rowery. Jeden ufundowała organizator rajdu, poseł Elżbieta Radziszewska. Drugi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Nagrodzono też m.in. największe rodziny oraz najmłodszych i najstarszych uczestników rajdu. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Jak zawsze w poniedziałek program Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja zapraszam Państwa do zaglądania na nasz facebookowy profil oraz stronę internetową. Na kolejne wydanie informacji piotrkowskich zapraszam już w najbliższą środę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Stadion Piotrkowskiego Klubu Sportowego Polonia w ostatnich latach zyskał nowe oblicze. Prace remontowe na Polonii rozpoczęto 3 lata temu. Całkowicie zmieniono płytę boiska, co kosztowało 60 tysięcy złotych. W kolejnym etapie nową murawę wyposażono w wiaty dla zawodników. Za bramkami stanęły specjalne piłkochwyty, a wzdłuż wschodniej strony boiska zainstalowano trybuny, które mogą pomieścić 500 kibiców. Podniesienie walorów tego stadionu to koszt prawie 380 tysięcy złotych. I to jeszcze nie koniec. W przyszłym roku mają być prowadzone prace związane z poprawą estetyki i zagospodarowaniem terenów zielonych wokół stadionu. Teraz to stadion z prawdziwego zdarzenia, który należał się przede wszystkim kibicom, mówią działacze i zawodnicy. Nas to szczególnie cieszy, bo widzimy bardzo przychylne tutaj słowa, jeżeli chodzi o kibiców, no nie tylko do ośrodka sportu i rekreacji, ale również tutaj do pracujących zawodników ciężko na tej płycie. Kibice są po prostu zadowoleni, chcą tu przychodzić, no i myślę, że dobrze się tu czują. Kolejny obiekt, który może cieszyć miłośników sportu, to piotrkowski skatepark. Teraz obiekt cieszy oko. Ogrodzony i z zainstalowanym monitoringiem nie jest niszczony przez wandali. Dochodziło nawet do takich przypadków, że mieszkali tutaj bezdomni, można było znaleźć także strzykawki, co oczywiście w bezpośredni sposób rodziło podejrzenia zażywania na tym terenie narkotyków. Teren ten wielokrotnie był przez grupy pijące alkohol odwiedzany. Teraz zostało to wyeliminowane, stąd też właśnie, jeszcze raz chcę podkreślić, jest bezpiecznie, czysto, schludnie i z dużą radością dla osób korzystających. Zeszłoroczny wydatek się opłacił. Chopki, podjazdy nie są niszczone przez wandali, a to nie generuje OSIR-owi kosztów związanych z ich naprawą. Tak więc koszt ogrodzenia i monitoringu już się zbilansował. Ostatni koszt, który ponieśliśmy, związany był z aktem dewastacji, to 16 tysięcy złotych. To nie mówię oczywiście o naturalnej eksploatacji, która może cieszyć zarządcę obiektu, bo świadczy o tym, że jest używany i eksploatowany, ale były to zwykłe akty zwykłego barbarzyńskiego wandalizmu, to 16 tysięcy w ciągu jednego roku. Zatem można powiedzieć, że koszt monitoringu czy ogrodzenia zwrócił się nam już po jednym sezonie. Nie tylko kibice, którzy przychodzą na mecze Polonii, ale również ci, którzy śledzą rozgrywki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Alei 3 Maja, mogą być zadowoleni. Od kilku dni kibiców wita nowe, wyremontowane wejście do obiektu. Zdjęto starą boazerię, dzięki temu pomieszczenie jest bardziej przestronne. Poza tym w tym roku na obiekcie przeprowadzono szereg innych, mniejszych prac remontowych.
Pierwsze komputery rozdane przez piotrkowski magistrat już od kilku miesięcy są używane przez swoich właścicieli. Kolejne osoby mogą już ustawiać się w kolejce. W ramach nowego programu zostanie zakupiony nieodpłatnie przekazany sprzęt komputerowy dla 104 gospodarstw domowych. Projekt e-Rodzina obejmuje wsparciem rodziny zastępcze, do których trafi 60 komputerów oraz do uczniów piotrkowskich szkół pobierających stypendia socjalne. Dla nich przeznaczone będą 44 zestawy. Miasto na zakupy nie wyda ani złotówki. Piotrkowski magistrat pozyskał kolejną pulę pieniędzy, tym razem jest to prawie 800 tysięcy złotych, na realizację programu, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Słowo wywalczył nie jest tutaj przypadkowe, ponieważ o pieniądze z programu Innowacyjna Gospodarka ubiegało się wiele samorządów oraz instytucji. Nasz wniosek przeszedł wszystkie procedury oraz trafił na listę programów, które skierowano do dofinansowania. W ramach realizowanego programu zakupionych zostanie także 16 komputerów dla świetlicy socjoterapeutycznej Bartek oraz jeden dla Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR. W Bartku z perspektywy posiadania nowego sprzętu cieszą się wszyscy. Obecnie wykorzystywane komputery to sprzęt stary, przekazany z darowizn. Sprzęt jest wyeksploatowany, są to przeważnie darowizny. Darowizna w ubiegłym roku to były komputery przekazane przez areszt śledczy. Wcześniej Urząd Miasta nam przekazał kilka zestawów. Czasem zdarzają się osoby prywatne, które przekazują. Mamy w tej chwili jeszcze jeden sprawny taki komputer przekazany przez osobę prywatną, ale to też jest sprzęt sprzed lat. 2006, 2008 to są te komputery, które szybko padają, dzieci się denerwują, bo w trakcie pracy komputer się często zawiesza, męczą się. Projekt realizowany będzie w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, którego podstawowym celem jest zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniu cyfrowemu. WF w szkole wcale nie musi być nudny. Nauczyciele starają się jak mogą, by nawet na sali gimnastycznej zajęcia były ciekawe. Chłopcy z pierwszego gimnazjum w Piotrkowie na lekcje WF-u wcale nie narzekają. Ćwiczą z przyjemnością, co nie znaczy, że problemu ze zwolnieniami z WF-u nie ma. Najczęściej to są zwolnienia, które są pisane przez rodzica i to są z jakiegoś ogólnego, słabego samopoczucia po prostu. I tak jak mówię, głównie to się zdarza u dziewcząt. By uświadomić dzieciom i młodzieży, a także i ich rodzicom, że sport to najlepsza inwestycja, która będzie zwracać się przez długie lata, zorganizowano dla nich specjalną akcję Sport to zdrowie. W jej ramach przeprowadzane są bezpłatne konsultacje ze specjalistą medycyny sportowej Marzeną Larą. Akcja jest nastawiona na to, żeby jak najwięcej dzieci zachęcić do sportu i żeby z rodzicami omówić, jakie dyscypliny sportowe najlepiej by dla jego dziecka pasowały, bądź ze względu na jego charakter, że tak powiem, emocjonalny, bądź ze względu na jego na przykład budowę anatomiczną. Wiadomo, że część sportowców, które ma predyspozycje do gier zespołowych, zawodników wysokich, że tak powiem gibki, część, że tak powiem, chce uprawiać lekkoatletykę. Także jest różnie. Nie każdy osiąga we wszystkich dyscyplinach, że tak powiem, pewne sukcesy. A ja jestem po prostu po to, żeby powiedzieć, jakie są dziecka możliwości. Konsultacja ma rozwiać wątpliwości rodziców, czy dziecko może brać udział w zajęciach WF-u oraz czy powinno zrezygnować z konkretnych ćwiczeń. O zwolnieniach nie ma mowy, chyba że będą naprawdę potrzebne, bo w całej akcji nie chodzi o to, by zniechęcać uczniów do sportu. Wręcz przeciwnie. Ta akcja jest absolutnie dla wszystkich grup, dla wszystkich typów szkół, dla uczniów w wieku od lat 7 do lat 18 czy nawet 19, choć nie ukrywam, że najbardziej zależy nam na uczniach szkół podstawowych i gimnazjów, dlatego że u nich jesteśmy w stanie najwięcej osiągnąć. Ci, którzy nie ruszają się w szkole podstawowej i w gimnazjum, trudno oczekiwać, żeby nagle zaczęli zmieniać swoje nawyki w liceum. Dlatego im wcześniej, tym lepiej. Z porad specjalisty już w pierwszym terminie skorzystało bardzo dużo osób. W kolejce do gabinetu czekali zwłaszcza chłopcy, którzy sport uprawiają regularnie. Syn ćwiczy w klubie sportowym od 5 lat.
uczestniczy w zawodach, są badania klubowe i korzysta z tego. No, chcielibyśmy wiedzieć, czy nasze dzieci są zdrowe, czy mogą ćwiczyć i rozwijać się, czy mogą uprawiać sport. Czyli tutaj nie ma problemu, żeby zachęcać syna do ćwiczeń, wręcz odwrotnie? Odwrotnie. No, w tej chwili jest po poważnej kontuzji i ciężko go utrzymać, żeby nie był na treningu, chociażby sama obecność jest bardzo ważna. Lubią, robią to, co lubią. Nadzór merytoryczny nad akcją sprawuje referat oświaty, a patronuje jej prezydent miasta. Konsultacje odbywają się w przychodni Hipokrates przy ulicy Rzemieślniczej 33 w każdy czwartek od godziny 16 do 18.